nie ma Portugalii, czyli została Holandia, Francja, Brazylia. I paczka za 400 tysięcy. Nawet jak tu nie będzie na pierwszy rzut ikon. Jest! Trafiłem dwie nowe ikony, otworzyłem paczkę z nową ikoną, otworzyłem paczkę 20x84 i najdroższą paczkę w sklepie za FIFA Pointsy. Znowu lecimy z potężnym odcinkiem. Siemanko byczki, z tej strony Lisandro i partnerem dzisiejszego odcinka jest AleRabat. Znana i lubiana wtyczka ze streamów, dobrze wiecie, jak AleRabat działa. A jeśli ktoś nie wie, to AleRabat jest to wtyczka, dzięki której zaoszczędzicie na swoich zakupach i dodatkowo jeszcze zgarniecie cashback. A jako, że każdy z nas robi zakupy, no to dlaczego by nie skorzystać i po pierwsze zaoszczędzić na rabacie, a po drugie zarobić na cashbacku. Wystarczy, że wejdziecie w pierwszy link w opisie i dzięki temu będziecie mogli dodać wtyczkę do własnej przeglądarki, czy to do Chroma, czy do Firefoxa. Ja dodaję do Chroma, tak. I żeby Wam pokazać, jak to wygląda w praktyce, jestem w tym momencie na stronie e-obuwie. Chcę sobie kupić takie bamboszki, klapeczki. Wybieram swój rozmiar, powiedzmy 42, dodaję do koszyka i spójrzmy, jak to wygląda. Przechodzimy do koszyka i tutaj w prawym górnym rogu pokazuje Wam się informacja, że AleRabat ma przygotowane 4 kody rabatowe dla Was i cashback dodatkowo, więc ja klikam przetestuj kody, jedno kliknięcie i w ostatecznym rozrachunku kod rabatowy na 20 zł został aktywowany i dodatkowo mamy jeszcze cashback do 4,55%, więc to po prostu się opłaca. Testujcie, korzystajcie, pamiętajcie, pierwszy link w opisie, a dodatkowo tam też jest link do pobrania aplikacji na telefon, bo na telefonie też AleRabat działa. A teraz wracamy do odcinka. Piłkarz urodzinowej drużyny Foodie 1 do wyboru. A co? Why not? Przepalamy. Przepalamy ostatnie moje piki na urodzinowego pika z drużyny urodzinowej Foodie 1. Czy ktoś jest w ogóle ciekawy z tej drużyny? Aha, to jest paczka. Oh, holy shit. Ja myślałem, że to jest pik. Jeden z trzech. Dobra, nieważne. A to za trzy piki. Dobra. Nunes, Urugwaj, albo João Felix. Ale to by się podziało, wow. Francja, Lafont. Dobra, Lafont nie najgorszy, ty. Zanim pik z ikoną. Nie, paczka z ikoną. To paczka 584+. Poproszę ikonę. Paczka przed ikonką. Inform. Ale tu nie może być nic dobrego chyba. Śpo. Italia, Bonaventura. Ale spokojnie, bo jeszcze tutaj wiadomo, że coś tam może się zadziać. I się nic nie zadziało. Dramatyczna paczka. Gorszej paczki chyba nie można było tutaj zrobić. Mało złota paczka piłkarzy Prime. Ja bym poprosił kolejną ikonę tytaniczną. Wczoraj fajnie poddała, więc ja bym dzisiaj też poprosił. Hiszpania, Pepe, Pedro León. Ktoś pamięta? Pedro León? To były czasy. Ja cię kręcę. Dobra, kolejne SBC. Przepalamy. Zgłaszamy składzik. Yeah. Tak, chcemy to przepalić. Szybciutko. Mała złota paczka piłkarzy rzadkich. Dobra, sprawdzimy to. To o, tutaj coś może być. A może też nie być. Sommer? Kubel. O, dobra, przepalamy. Bim, bim. Zgłaszamy składzik. I, moi drodzy, własna jedenastka. Ja! Odbieramy nagrodę. 90+. No, będziemy ją odsłaniać. Jak Nazario w najlepszych czasach. Mieszana paczka piłkarzy Prime. Przed, niech to będzie... A nie wiem, co ma być. Co ma być, to będzie. Teraz zrobimy małą przepowiednię. Jesteśmy w tym momencie u Micha i otworzymy mu ikonkę. I jak tutaj będzie źle, to u mnie będzie dobrze. Jak tu będzie dobrze, to u mnie też będzie dobrze. To jest taka przepowiednia. Zabawimy się. Jest źle, więc u mnie będzie dobrze. Pięknie. Pięknie. O to chodziło. Ty, no Michu! Michu, pato! Ale ty, ale mam cieszynkę nową. Jeszcze Volera ci trafiłem, przyjacielu. Dobrze, Lafon, ale obronił. Łohoho! Ale zrobił, ale zrobił! Nice! Dobrze, Eusebio. Nice, Mbappé. Ależ uderzył, Zinedine Zidane. Ta łysa glaca, cudownie. Oho. Nice. Wygrywamy. Jak w większości sypało, mniejszości nie sypało, mi nie sypało.
mi w każdym ustawieniu nie sypało z ikony. Po prostu nie sypało mi. Więc może jak teraz każdemu nie sypie, to mi zacznie sypać. Dobra, 15-1 bilans mamy, widzowie. Przypominam, jak zrobimy 19 winów, otwieram najdroższą paczkę w sklepie, to po pierwsze, a po drugie otwieramy od razu nagrody. Więc trzymajcie kciuki, let's go! Potężna paczka i niech to odda. Po narodowościach. Dawno nie było narodowości i wczoraj trafiliśmy potężnego Ferdinanda w odsłanianiu, więc dzisiaj niech będzie coś ciekawego. Po prostu. Sprawdźmy Włochy na początek. Nie ma Włochów. Sprawdźmy też Anglię na początek, bo długo czekaliście na ikonę, więc... To jest dobry początek. Argentyna. To jest dobry początek. Niemcy chcecie. Nie ma Niemiec. Hiszpania. Nie ma Hiszpanii. Dobra, Portugalię. Nie ma Portugalii, czyli została Holandia, Francja, Brazylia. Ukraina. Serbia. Ok, let's go. Kamerun. Samuel Jackson Eto. Samuel Eto. Samuel Eto. Jakie on ma alternatywne pozycje? Napastnik. Samuel Eto. Opinia, widzowie. Wygrana czy przegrana? Wy też napiszcie w komentarzu, czy wasze zdanie win czy przegrana. Jeden jedyny problem, że ja mam Di Natale. Mam niewymiennego Di Natale. I kurde, to jest tak podobna karta do niego. Tak podobna karta do tego Di Natale, że aż normalnie mi się słabo robi. Na test Eto. Dobra, to przetestujemy sobie. Let's go z testem. Jak mam zrobić 19 winów? Jak mam zrobić 19 winów, to z Eto. Samuel Eto. Samuel Eto. Barcelona. Chelsea. Anży Machaczkała. Mam dużo kart takiego wysokiego tieru, ale brakuje mi takiego, wiecie, takiego boom, nie? Bo wiecie, mam Di Natale, mam Eto, mam... no mam Smolarka, mam Neymara, ale... Tak wiecie, no brakuje kurka wodna, takiego Nazario na przykład. Wolałbym jedną kartę, ale dobro. Jedziemy, o 16 zwycięstwo, widzowie. Jazda. O matko jedyna. Nice and bab. Jezus Maria, przecież takie błędy robię, że zaraz się zesikam, naprawdę. Nice! No nie gadajcie, no ja... Dobra, niestety, no zdarzają, no są takie mecze. Po prostu są takie mecze i... I trzeba to zaakceptować. O Jezus Maria, to jest niesamowita gierka, naprawdę, niesamowita gra, niesamowita, uwielbiam ją z całego serduszka, naprawdę. No i paczka za 400 tysięcy, przedostatni mecz Food Champions, o rangę, let's go, 3000 fiapońców, nawet jak tu nie będzie na pierwszy rzut ikon, jest! Ach, nie no, nic z nią nie zrobię, nic nie zrobię. Dobra. Mamy pika. Spika Mbappe. Nie zasłaniam, nie odsłaniam. Po prostu trafiałem Mbappe. Po prostu, dla widza. A ten Ramsey? Ależ Samuel Eto wykańcza na 3-1. Kurde, River z Elastico, nie wiem, czy to nie jest jeden z lepszych... trików w kontekście mijania bramkarza przy sam na sam. Wygrywamy 18 winków i odbieramy nagrody. Odbieramy nagrody i zaczynamy od Championsów. Czek. Gabriel Jesus, spoko. Tego Honorata pewnie już trafimy wielu więcej razy. Alderweireld 8-5. Znowu Alderweireld. O, Sané. Leroy Sané. W porządku. Może jakiś wysoko oceniony. A, honorat. Dobra, ale może tutaj, w tych pikach, jeden z czterech. Okej. Okay. Trippier Inform. Cieszy. Jest Toni Kroos. Jak jest Toni Kroos,
to już jest dobrze, naprawdę. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak jest Tony Cross. Holland 8-8. W porządku. I ostatnia karta, też 8-8. O, Marek 8-6. Dobra, paczki z Team of the Week. To są naj... Tam nie można zbytnio trafić nic dobrego, więc... Szkocja, PP. Jedziemy, kolejna paczka. Argentyna, Esio. O! Problemy ze sklepem. Może za drugim razem się uda. Jest! Pack Ultimate! Naprawdę? Tyle czekałem na Shika. Dobra. Ja otworzę kolejną paczkę Ultimate, żeby to mieć za sobą. Naprawdę. Bo te paczki to jest największe upokorzenie i największe rozczarowanie całego w Champions. Naprawdę. O, patrz. Patrzcie to. Robertson jest dalej nieszczęsny. Dobra. Jeszcze jedną otworzę. 5x84+. Dawaj.